Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. W cyklu Knockout na dziś przeniesiemy się tym razem do początków profesjonalnej kariery wielkiego Floyda Mayweathera Jr. Brązowy medalista olimpijski z 1996 roku krótko po igrzyskach przeszedł na zawodowstwo, gdzie już po stoczeniu kilku walk mówiono o nim jako o murowanym kandydacie na przyszłego wielkiego mistrza. Za chwilę zobaczycie efektowny knockout z jego czwartego zawodowego pojedynku. To, że Floyd Mayweather Jr. zostanie pięściarzem, było przesądzone właściwie od jego urodzenia. Ojciec przyszłego mistrza, Floyd Mayweather Sr., boksował zawodowo w latach 70. i 80., a jednym z jego rywali był słynny Sugar Ray Leonard. Pięściarzami byli też jego wujowie, Jeff i Roger Mayweather, a największe sukcesy osiągnął ten drugi. Zostawał on mistrzem świata w kategoriach superpiórkowej i superlekkiej, przez lata rywalizując z wielkimi gwiazdami. Floyd Jr. wspomina, że jego życie od początku było ukierunkowane na boks i jak się później okazało, swoimi sukcesami przebił on wszystkich członków rodziny. Zwieńczeniem obfitującej w sukcesy kariery amatorskiej Mayweathera był wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Atlanty w 1996 roku, na których młody pięściarz sięgnął po brązowy medal w kategorii piórkowej. Wydaje się jednak, że Amerykanin mógłby zdobyć nawet złoto, gdyby nie bardzo kontrowersyjna decyzja sędziów w jego walce półfinałowej. Arbitrzy wskazali w niej na triumf Bułgara Serafima Todorowa. Obóz amerykański składał po tamtym pojedynku oficjalny protest, ale na niewiele się on zdał. Tak czy inaczej, chyba nikt nie mógł się wtedy spodziewać, że porażka z Todorowem będzie ostatnią, jaką kiedykolwiek poniesie Floyd Mayweather Jr. Swoją pierwszą walkę zawodową Mayweather stoczył w październiku 1996 roku, wygrywając ją przez knockout w drugiej rundzie. Triumfował też w dwóch kolejnych pojedynkach, a 1 lutego 1997 roku miał zmierzyć się z Edgarem Ayalą. Pięściarz ten debiutował na zawodowym ringu i było oczywiste, że nie będzie stanowić większego wyzwania dla rozpędzającego się 19-latka. Po raz pierwszy na deskach Ayala wylądował bardzo szybko. Ayala responds with the left jab of his own. Well, you can really see the determination in Mayweather's eye. Oh, he snuck in a left and down goes Ayala. Well, interesting event there because Ayala planned on going to the attack, actually had Mayweather retreating, and as he was doing so, Mayweather snuck in a left that caught Ayala flush and down he went, and now Mayweather going on the attack. Z akcji na akcję Floyd Mayweather Jr. rozkręcał się coraz bardziej i dawał prawdziwy popis na tle bezradnego rywala. Ayala trying to fend off the attack by Mayweather with that left jab. Mayweather again a left connects. Gets tagged by a right hand from Mayweather. Another right hand by Mayweather. Ayala responds, but he's in trouble in the corner. Mayweather doing a good job with that head movement. Hasn't been touched. A big right there and Mayweather connecting. Again in the corner, Mayweather going to work on Ayala, who's in big trouble. Here in the opening round of the scheduled 4-round super featherweight match. Left to the face, left to the body. Good work by Mayweather, who's staying disciplined, connects with the right. Staying disciplined by going upstairs and downstairs. First round coming to an end. Round two underway. There you see the sneaky left jab there of Mayweather that sent Ayala to the ground. Teatr jednego aktora trwał w najlepsze w rundzie drugiej i został zwieńczony bardzo efektownym knockoutem. Stalking Edgar Ayala. He's got him in the corner. Not the place Ayala wants to be right now. Left to the body, left to the head. Really didn't hit square. And Ayala is to hit right. And there's another left that connects by Mayweather. And Ayala once again misses and Mayweather answers with a smile. Well, this is a chance right now for Mayweather to work on some of his technique because he really hasn't been challenged in this fight. Big left by Mayweather and down goes Ayala. And
Referee Chuck Haslett's gonna put an end to this one in the second round. Floyd Mayweather Jr. z łatwością uniknął ciosu przeciwnika z prawej ręki, a następnie skontrował go piorunującym lewym sierpowym. Ayala wyglądał, jakby zderzył się z tirem i sędzia nawet nie rozpoczął liczenia. Trzeba przyznać, że Mayweather witał się z zawodowymi ringami z prawdziwym przytupem. The winner by a knockout in 1 minute 39 seconds of the second round, Pretty Boy Floyd Mayweather. Floyd Mayweather Jr. utrzymywał wysokie tempo, co miesiąc dopisując na swoje konto kolejne zawodowe zwycięstwo. Już po obejrzeniu kilku jego walk legendarny trener Emmanuel Stewart miał powiedzieć, że dawno nie widział tak utalentowanego dzieciaka i że będzie to wielokrotny mistrz świata. I już w październiku 1998 roku, w wieku zaledwie 21 lat, Mayweather został czempionem WBC kategorii superpiórkowej. Pokonał wówczas przed czasem dużo bardziej doświadczonego Genaro Hernandeza. Tak rozpoczynała się spektakularna kariera, podczas której Floyd zostawał mistrzem świata łącznie w 5 różnych limitach wagowych. Na zawodowych ringach zanotował 50 zwycięstw i ani jednej porażki, nawet jeśli można wskazać na kontrowersyjne werdykty z jego pojedynków. Mayweather zasłynął przede wszystkim jako absolutny mistrz defensywy, ale bogaty arsenał miał również w ataku. I już w czwartej jego zawodowej walce mogliśmy obserwować szereg atutów, które w udoskonalonej wersji prezentował kibicom przez kolejnych 20 lat. Ayala, 139, I should say, into round two.